Ej, dobra, moi drodzy, co, zaczynamy sobie chyba tryb Fortnite, no nie? Jak chcecie, to pamiętajcie, możecie do mnie dołączać. Działa to na tej zasadzie, że wyszukujecie mecz w tym samym momencie, co ja. Jak chcecie. Chociaż taka walka drużynowa, no jak ostatnio żeśmy sobie to sprawdzali, niezbyt się spisuje, prawda? No nie bardzo to wyglądało. Ale to ciśnie. Patrz, 4 paki prawie. I dobrze skręca, jak ma tą wysoką prędkość. Dobra, to ja już wyszukuję meczu w tym momencie. Pyk. Let's go. Nawet nie pamiętam, skąd mam ten samochód. Chyba z Forzatonu, nie? Inaczej nie można było go zdobyć. Tu mamy te chyba ruchome spoilery, jak się hamuje. No, to jest spoko opcja. Dobra, wyszukuję mi już meczu i zaraz startujemy. No i ciekawe, czy uda nam się zrobić jakiś pojedynek kupa kontra kupa, bo dawno nie było. Chyba z 2 odcinki już nie było, no nie? Patrzcie, już na samym starcie jest dropik. Ja go zabieram. Dawaj. O kurczę, nie wyhamowałem. O nie, ten typek go wziął. Niedobrze. Uciekamy. Kurczę, lepiej to rozegrać. Myślałem, że dam radę go tak, wiesz, wziąć z lotu. Jedzie za mną. O nie. Ciśnie za mną. Nie, piąty poziom wezwie na pojedynek Mini Coopera. Nie może być. Dobra, tam miał, tam ma innego, więc w sumie ja mogłem tego małego Mini Coopera wyzwać na pojedynek. Ach, cholera. Teraz sam ten go wyzwie. Nie, jedzie za mną. Nie, dobra, wyzwał go. Okej, nieważne. Nie było tu dropa jakiegoś. Kurde, mogłem tego Mini Coopera wyzwać. Byłoby Mini Coopa kontra Mini Coopa, tak to nic. Czekaj, tutaj co za typek jedzie? Tam jest jakiś dropik, ale miało być Coopa kontra Coopa. O, siemaneczko. What's up, homie? Alex, siema, Alex. Jedziemy gdzieś? Chodź się przejedziemy, wycieczkę zrobimy, krajoznawczą. Fajnie się tak wyluzować przy trybie Fortnite. Jedziemy. Tutaj Porsche, co to jest? Macan, tak? Macan, no. O ja, no nic. Ale miało być kupa kontra kupa. No to będzie, czy nie? Gościu został. Czy on pojechał przez las? Ja tak jeździłem, jak nie znałem mapy. No i pyk, jesteśmy. No ładnie, no. Myślałem, że będzie jakoś lepiej walczył ten Alex. A tak się schował gdzieś tam. Taki nieśmiały był. Wokół siebie miał 3000 różnych dropów, nic nie brał. Nie wiem, o co tam chodziło. Porsche Macan kontra. O kurde, musimy co wrócić. Niedobrze, nie chcę w tamto miejsce jechać. Dawaj, Audi. O kurczę, on się nie zawrócił. Ach, cholera. Nie wiem, czy dam radę. Czemu w tą stronę? Przecież... Ach, w sumie jesteśmy w środku strefy. No tak, zapomniałem o tej zasadzie. Dobra, jak tu pojechać? Wiecie co? On pojedzie sobie tam przez te kręćki takie. Nie, on jest... To jest jakiś koksu. On wie, jak jechać. O kurde. On wie, jak jechać, teraz na offroady skręci, no jasne. To jest jakiś koksu, ale ta Audica tak naprawdę na tym drugim poziomie jest bardzo dobra. Jest bardzo szybki samochód jak na ten poziom. I ja tak wcale aż tak bardzo z tyłu nie jestem, nie odstaję. Ale gościu ewidentnie wie, co robi. Ładnie sobie tutaj skręcił przez centrum Horizon. Skręcił sobie w lewo i cyk. Jezu. Dawaj. Nie no, trafiłem na koksa niestety. No to co? Szukamy się na lokomotywowni. O, ktoś się pojawił blisko, fajnie. No kurczę, musimy stąd jechać zaraz. Się strefa zmniejsza. Dobra, spróbujemy sobie skoczyć na górę. Pyk. Daszek, siemaneczko. Kubiks, siemaneczko. Hamuj. Mini Cooper. O, za daleko. O, shit. Za daleko poleciałem. Nie dało się już wyhamować tej bestii.
A uwaga, Kubik doskoczy czy nie? A mój homo... A spadł. Zawracamy. Prawie było zderzenie. Próbujemy na dach skoczyć i zrobić zlot na dachu. O, idealnie! Myślałem, że będzie za wolno, ale jest pięknie. Dobra, Kubik, zawaj! O, mogę cię przyhamować! Czekaj, jeszcze raz, wyhamowałeś? Nie, nie wyhamował. Dobra, spróbuję go wyhamować, żeby było łatwiej zrobić zlot na dachu. I robimy zlot. Poczekam, poczekam tutaj i go wyhamuję, jak będzie jechał. Mam nadzieję, że sam nie spadnę. O, gdzieś tu się ustawimy. Dobra, jedzie, jedzie. Dawaj, 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 dawaj! Ach! Trochę go zatrzymałem, ale spadł. Może boczkiem się ustawię? Siema, krępunio. Tak zrobimy. Boczkiem się ustawimy. Tylko nie będę go widział. Sam nie spadł, chyba nie spadnę. Czekaj. Dobra. Uwaga, leci. Leci, leci. A, pięknie, pięknie, to nie jest. To nie jest ten sam, ale. A, w drugą stronę poleciał. Ten za pierwszym razem skoczył, to jest Shimi. Siemaneczko. Pyk. Dobra, chłopaki, wiecie co? My się musimy trochę chyba zbierać. Bo zaraz się. No, strefa się już zmniejsza zresztą. O kurde, spieprzajmy stąd! Co się robi źle! O uciekajmy! Na której wersji gry grasz? Aha, chodzi o tutaj rozmawiacie ze sobą, spoko. 90 km na godzinę trzeba jechać, żeby wlecieć, okej. Dobra, mamy grę drużynową, zespołową. Jak będzie nas tak mało, to w sumie chyba będzie łatwiej się zgrać, co? Tu mapka... Ło, musimy uciekać, chłopaki, bo nas goni! Jaś Fasola Team, no właśnie. Musimy zbierać dropy. A tam będą na nas gracze czekali. My sobie tutaj, wiesz, cieszymy się, że się w ogóle spotkaliśmy. A inni gracze już czekają na nas z Ferrari, jakimiś przykoksowanymi Audisami, nie wiadomo z czym jeszcze. Dobra, jest, zebraliśmy się, super. Ale teraz przydałoby się znaleźć jakieś dropy. Chodźmy może do tego lasu poszukać grzybu. Kurczę, znowu jakoś daleko musimy jechać. No to powiem wam, że ten mecz będzie ciekawy, ciekawy. Ciekawy, nieciekawy. Okej, tu mamy. Tu chyba czasami pojawiają się jakieś rzeczy. Ale teraz nic nie widzę. Ale słyszę. Jakby z lewej. Coś gdzieś słyszałem, muzyczkę tą z dropa, taką. Chyba, to, albo mi się zdaje, nie wiem. Coś gdzieś słyszałem w lewym uchu, no. Znikło. No dobra, na górze potem zlot. Dobra, możemy zrobić potem na górze. Wiecie co, kubek mi spada. Muszę go odłożyć, kubek z herbatką, gdzieś na dół, bo zaraz będzie katastrofa. Ostatnio sobie ten force feedback zwiększyłem i mi teraz to wszystko spada z tego stolika.
i gdzie teraz? Tu pewnie wszystkie dropy pozabierane. W sumie jesteśmy na tej drodze, gdzie zawsze są dropy. Kurde, Mini Cooper Team. A tu już, o dobra, tutaj jest jakiś dropik. Bierzcie i pijcie z niego. Aaa, golf. O, już tam z przodu jacyś gracze są. Niedobrze się robi. Ty, wyzwali się na pojedynek? Chyba nie. Dobra, jadę kawałek dalej zobaczyć, czy czegoś nie ma. Tak musimy troszeczkę się chować przed wszystkimi. Cała sztuczka polega na tym, żeby nie trąbić, jak jesteśmy w swoim pobliżu. Dobra, widzę tam kolejny. O kurde, ty, tu audita się pojawiła znikąd. Uciekaj! Uciekaj! Audica mnie goni, dlaczego goni Mini Coopera? Jestem taki biedny Mini Cooper! O, golf, dawaj, 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 czwarty poziom. Jest, zdążyłem. Ej, Audica będzie mnie chyba gonić, znaczy ścigać, albo nie wiem co. O nie, nie w tą stronę, golf! Kurde. Dawaj, 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 golf. Nie jest źle, nie jest źle, gościu chciało Mini Coopera zniszczyć. Tak nie może być. To jest jakiś spocony Krzyś. Wywalił się na dach. Spocony Krzyś wylądował na dachu. Czego? Dobra, wyjadę tu. Spocony Krzyś. What the fuck? Nie pchajcie mnie teraz. Ma być gra drużynowa. Śmierdzi potem, albo teraz. Spocony Krzyś, what the fuck. Ej, to jest stream snipping, nie? Tu pojedziemy trochę na przełaj, bo spocony Krzyś mnie tam goni. To jest idealny nick na tytuł odcinka. Uff. Dawaj, dawaj, dawaj. On się też rozwali? Nie. Przeleciał to, kurde, już jest. Ciśnie, tutaj koło mnie jest. Dawaj, golf. Golf jest dobry. Byleby kierowca też był. Ja cię. Nie, Audica. Poleciała, poleciała w drzewo. Nie! Czemu dam jej boosta? Cholera. Jest, rozwalił się spocony Krzyś. Dobrze, 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 dobrze. Dawaj golf. Dawaj golf. Czuję, że na tej czwórce jakbym nie miał przyspieszenia. Dawaj golf. Dawaj golf. W punkt, w punkt. W punkt. Jest! Wyleczyłem to, ale... udało się. Dobra, co wybieramy? No, dużego wyboru nie mam. Nie mam dużego wyboru. Mogłem wybrać Audi albo Audi. Ale to było trudne. To było trudne pokonać spoconego Krzysia. Bo czułem ten golf jakby nie miał przyspieszenia na czwórce w ogóle. Naprawdę. Dobra, szukamy, może jeszcze coś znajdę. Coś tam daleko widzę, widzicie to? Coś tam mi mrygnęło na chwilę. Jakiś dymek z daleka widziałem. W sumie jakbym się spojrzał w drugą stronę, pewnie też bym coś zauważył. Poczekajcie, co my tu mamy? Nie no, takiego dropa to ja nie chcę. Tak, ktoś tu jedzie. Okej. Okay. Let's go! O kurde, to są nasi! Aaaa, shit! Myślałem, że to nie są nasi! Cholera, sorry, Kubix. Nie, on nie chciał się ze mną przywitać! Aha, dobra, no. Tutaj na trybie Fortnite właśnie chodzi o to, żeby się nie witać. Przynajmniej nie trąbieniem, no.
Kurde, ale ja teraz przypadkowo, bo myślałem, że ktoś tutaj jedzie, tu dwóch tych samych, ale dałem. On miał trzeci poziom i miało być grane z połowa, co ja zrobiłem, przepraszam. O nie. A w myślach Tucek. Haha, będę miał lepszy samochód. Nie no, to był przypadek. Nie, zanim mi się nikt pojawił, już trąbiłem. Dobra, zmieniam samochód. RS4. Teraz ja nie wiem, kto się chce ze mną, bo tutaj przyjechał, jedzie w moją stronę dwóch gości. Okej, okay, wyzwali się na pojedynek, dobra. To było friendly fire. No. Dobra, tu jest jakiś. Uuu, what's up, homie? What's up, homie? Kurde, ale zrobił. Ładnie pojechał teraz. Rebel dobry jest. Dawaj, Audi. Czy wszystkie wagi mają takie słabe przyspieszenie na czwórce, czy jak? Jest! O kurde! Udało się! Dobra, zrobiliśmy. Kolejne Audi. Flaga Audi. Dobra, 7 graczy zostało. Chyba dropa żadnego tu nie uświadczymy już, no nie? O kurczę, już? No more head to head. Dobra. Jedziemy tam. Dawaj, Audi. Audi nie bądź Caudi. Nie taki zły samochód znowu, nie? Jak na końcówkę. Hamuj, hamuj, nie w drzewo, gościu. Jest. Co tam z przodu jedzie? Bugatti? Chyba Bugatti. Nie wiem co, ale chyba wylądowało w krzaczorach. Ej, to było Bugatti? Nie wiem. Coś takiego jakby Bugatti. No ja chyba nie jadę najlepszą drogą. O, shit, szybko! Wsteczny! Chyba lepiej by było tym asfaltem tam na dole. Cholera. No. Ale może jeszcze coś z tego będzie. Dawaj, Audi, dawaj! Znowu ta czwórka, jakaś taka kłopotliwa. Jeden gościu jedzie tam asfaltem i chyba lepiej na tym wychodzi. Ale nie ma jakiegoś szybszego samochodu. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Za mną też coś ciśnie, ale za mną ciśnie coś szybkiego. Trochę na asfalt, trochę na asfalt. Nie, Audi, nie rób mi tego znowu. Nie, jak to? Nie! Cholerne Audi. Nienawidzę tych samochodów. Boże. Strasznie. Czemu go tak wygwizdało nagle? Już na samym starcie, bardzo dobry samochód w klasie drugiej. Bardzo mi się to podoba. Ależ to Audi ładnie brzmi, co? Podoba mi się to takie światło tutaj, znaczy nie wiem jak to nazwać, to tylne takie czerwony ten pas, o może tak. Ten czerwony pas tutaj z tyłu, na cały tył samochodu. To się chyba nie świeci, to jest taki raczej odblask, nie? Jak naciśniemy hamulec, to nic się nie robi. Ale teraz te nowe samochody, te Porsche'awy chyba, nowe Panamery, w ogóle nowe Porsche'awy mają takie już, i Audice też chyba niektóre nowe, mają już takie światła przez cały tył tylnej klapy, bardzo mi się to podoba. No ale chyba takim prekursorem to było Audi, zobaczcie. Jakie wyskoki. Dobra, nikogo nie było teraz na zlocie. Na górze góry. Na szczycie góry. Ym,
Impala. No dobra, weźmiemy tą Impalę. A wam się podobają te światełka w tych samochodach? Mi się podobają takie, te przez całą tylną klapę. Fajne to jest. Dobra, ktoś tutaj jedzie do mnie. Ty, ej, znowu mi przyciski nie działają. Ej, no, what the fuck? Nie działają mi przyciski, muszę zrestartować chyba grę. Albo kierownicę mam niepodłączoną, nie wiem. Albo wiem, co się stało, dobra, muszę wejść w ustawienia zaraz. Nie mogę poczekać. Ja wiem, że do mnie niektórzy jadą, ale ja nie mogę poczekać, żebyś mnie wysłał do pojedynek. Jeszcze takim fajnym samochodem offroadowym. Czekaj, bo ja źle jadę. Ile mamy do celu? 2 kilometry. To dawaj do tej drogi pojedziemy. Czem prędzej do asfaltu. Chociaż on ma takie offroadowe auto, ale przez te drzewa to i tak ciężko. Co on przez te drzewa tam narobi, nie? Zaraz go wyprzedzimy. Patrzcie, w ogóle ten samochód ma napęd na 4 koła. Tutaj, uaa, zrobiony. Jezu, co to był? Co to był za wariat? O się. Prawie go roz... Prawie mnie rozwalił. O, chyba... Chyba się szanse trochę wyrównają, bo... Dobra, pojedziemy jeszcze kawałek tutaj. No, szanse się trochę wyrównają, bo ja jeszcze tutaj muszę skręcić. Dawaj, nie. Aaa, przed całym nosem! Oh my god, przed całym nosem mi zajechał. Nieźle. Tutaj widzę, że się zlocik zrobił. Siemaneczko, żebym tylko teraz kogoś nie wyzwał przypadkowo na pojedynek. Dobra, i chłopaki, ale nie ma co się cieszyć, możemy się tutaj podotykać troszeczkę, ale słuchajcie, jedziemy szukać samochodów. Jedziemy szukać samochodów, bo my zaraz będziemy musieli z kimś walczyć na pewno. Jasne, dotykanie jest spoko, ale umiarkowanym, wiesz. Ten, jedziemy szukać aut. Tamten jak poleciał od razu po auto, zobacz. Szukamy sobie autków. Ty, bo ja nie spamiętam waszych nickname'ów. Ja skąd będę wiedział, że to jest przyjaciel, czy nie? Ej, mam dobra, wiecie co, ja nie będę nikogo wyzywał na pojedynek, nie? No, jest chyba dobra opcja. Jak ktoś mnie wyzwie, no to jedziemy! Dobra, mamy Alfie. Chodź, Alfie. Czy można macać? No, wiesz co? Nie, no chyba nie. Chciałbym się kobity zapytać. Ona mi powie. A propos kobity. Mi kiedyś jakiś kolega powiedział, znaczy jakiś, no jeden z takich moich kumpli mi powiedział kiedyś taką jedną rzecz na temat kobiet. Wiecie co mi powiedział? Powiedział mi tak. Słuchaj, zawsze przyznawaj kobiecie rację. Powiedz, ty to masz rację. Zgadzaj się z nią. I... albo, że na przykład powiem, myliłem się, ty miałaś rację. Ja powiedziałem, co ty głupi jesteś? Myślałem, że on jest głupi, nie? I wiecie co? Teraz już tak nie myślę. Proszę bardzo, takie fantastyczne auto. Kto chce wziąć? Jakubara. Kubik, zbierzesz to? Ja żartowałem! Mini Cooper. Ojej. What the? Co się dzieje z moją kierownicą? Ej, boys. What the fuck? Co się wyrabia? Ja nic. What? Coś jest nie tak, coś się chyba zdupiło z tą kierownicą, autentycznie. A jest taka. Ojej. Myślę, że coś z połączeniem z komputerem jest nie tak. No
będę musiał to posprawdzać. Jest taki nieufny jestem tej kierownicy, kurde. Zaczęło mi się coś dziwnego przełączać, nie? Będę musiał sobie zobaczyć ten połączenie, może kabelek od USB, bo tu mam taki przedłużacz jeszcze i może on robi jakieś problemy. Często tak jest właśnie, że te kable przedłużacze są takie ciulowe. Dobra, już się naprawiło. Możemy chyba jechać. Co my tu? Robiliśmy zlot, dobra. Jest git. No to jedźmy gdzieś. Tam jakiś jechał. Tu ktoś od nas czy nie? Nie wiem, tu już za dużo ludzi jest. Ja nie poznaję, dobra, gdzie my jesteśmy? W środku strefy? Jedźmy gdzieś na brzegi. Chociaż tu będziemy mieli przedupczone. O, tu się ktoś z kimś ściga. Co jest? Golf? Golf i kontra Mini Cooper? Czekaj, jedziemy golfa niszczyć. Kościu tutaj... my nie możemy tak grać, musimy patrzeć sobie dropy cały czas. Jedziemy tego golfa zniszczyć. Bo golf wyzwał Mini Coopera. Ja nie wiem czego tego nie. Mini Cooper... Ja nie wiem co tam... Chyba, że tamten gość miał alfę. Czy jakiegoś... czy lunchie. Coś czerwonego z przodu jedzie i ciśnie. A golf to chyba od nas. Ojej, co się dzieje z moim autem? Tu tutaj mamy jakieś drobki. Ej, no bo nie możemy tak. Robimy zlot, okej, fajnie, ale potem się rozjeżdżamy, bo to kurde, jak będziemy tak przy sobie jeździć, to wiecie, potem będzie koniec meczu, a my będziemy mieli same Mini Coopery. No nie? To bez sensu jest. Co my tu mamy? Jezus, same dziady. Same słabe auta teraz mamy. Kurde, nie możemy tak grać. Ban za teamowanie. Nie no, jaki ban. Możemy oczywiście się teamować, ale musimy to jakoś, wiesz, zrobić z głową. Żeby to miało ręce i nogi. Tu się wyzywają. Mini Coopera nam wyzwali na pojedynek. Musimy zawrócić. Teraz ja nie wiem, czy mam pomagać się Mini Cooperowi, czy jak. Czy mam herbatkę? No mam herbatkę. Tylko nie mam jak pić teraz, wiesz. Tego, tamtego już nie dogonię. Rozleciał nam się cały team. Musimy chłopaki jakoś to ogarnąć dobrze. Tak żeby wiesz, miał ręce i nogi, żebyśmy potem nie budzili się z ręką w nocniku, jak teraz. Żeby wjeżdża w nas, wiesz, gromada graczy, którzy mają dziewiąte poziomy. I co? I jesteśmy w tyłku. Dobra, jest skraj strefy. Zawrócę sobie gdzieś tutaj. Tak, Team XD, no. Bez kitu. Wszystko się rozlatuje, no nie? Team XD. Wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. O kurde, co to za jakiś Stonehenge? Kto to tu postawił? Aventador mnie wyzwał z 9 poziomu, a ja golfem z 4. Wiem, widziałem właśnie, no to jest porażka trochę. Musimy to jakoś tak przemyśleć, musimy wymyślić jakiś plan. Jeśli macie jakieś rozwiązanie tego, żeby zrobić zlot, a jednocześnie wymiatać, to dajcie znać, koniecznie. Wszystko wina twórców, tak jest, wszystko wina twórców. Dobra, 9 graczy zostało, strefa jeszcze jest spora, także no niewiele zostało do pokonania. Się tu jeżdżę trochę, nie ukrywam, że trochę się chowam. Biegi byle jak zmieniam. Planuję strategię, żeby kogoś zaatakować od tej strefy. Zaraz ona się znowu zmniejszy. Okej, jestem chyba w strefie. Dobra, jedziemy na skraj. I zobaczymy, czy uda się jeszcze kogoś pokonać, bo 6 poziom na ostateczny pojedynek to jest tak... nie bardzo bym powiedział. Pamiętacie live'a, jak przyklejaliśmy te LEDy tam z tyłu?
Znowu mi podpadały. Poważnie, nie wiem o co w tym chodzi, nie wiem dlaczego tak jest. Chyba za słabą taśmę czy coś. Ale ja naprawdę kupiłem mocną taśmę, taką montażową do półek. I moja teoria jest taka, że chyba jak te LEDy się troszeczkę nagrzeją, to ten klej wysycha na tych taśmach. I to może stwarzać problem. Dobra, widzę tutaj kogoś. Ktoś tam próbuje się ze sobą chyba ścigać albo coś. Nie, czekaj. To nasi są czy nie? Dawaj tego. To, nie wiem czy to nasi, no trąbili na siebie więc. Hops. I zrobione. Co my tutaj mamy? Nie wiem, czy to jest ktoś od nas, czy nie. Nie poznaję tego niku. O, mamy dobre auto. Dobre auto będzie. Myślę, że nawet dobre na końcówę będzie. Pięciu graczy zostało. Czy będzie zwykły zlot? Wiesz co, na Discordzie ja powiadamiam o zlotach. Niedługo planuję właśnie zrobić taki zlocik teamowy. No tak teraz nie chcę za bardzo robić zlotów, bo teraz jest koniec roku i tak dalej. Więc... nie każdy ma czas na to, żeby się tam spotkać. Ale na Discordzie dam znać, tam na pewno w ogłoszeniach, kiedy będzie zlocik. I wtedy otwieramy ekipę, żeby można było sobie dołączyć. Poczekaj, w drugą stronę będziemy jechać. Poczołowy miata, tak, to jest super auto offroadowe, tylko nie wiem jak będziemy jechać, totalnie. O kurcze, do centrum Horizon chyba. Tam są jakieś już twarde łebki, widzę z przodu. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. No, cisną, cisną ładnie. Ale będzie trochę niewiadomych, bo trzeba będzie przez las się przecisnąć. Tak, do centrum Horizon, tam gdzie te balony startują. Tylko w które dokładnie... O kurde, ale źle pojechałem. Wow, 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 wow. Dobra, gdzie dokładnie? Tutaj, dobra. O, nie, 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 w drzewo. Zaryzykuję i pojadę tutaj, bo wszyscy pojechali tam, więc może tu będzie lepiej. Jedź. Już nie widzę, za co krótkie się... Ja chcę takie światło tu jak w WTS-ie, żeby było widzieć, co jest przed nami. Można było widzieć. A tu nic, za krótkie. Światło mijania w nocy, kurde, nic nie widzę. Jedź, Porsche. O, tam ci już są blisko. Na blisko są, kurde. No do, lepiej jednak pojechali, bo tam mieli taką prostą. Ach! Trzecie miejsce. Tak sobie, tak sobie. Tak sobie, moi drodzy, żeśmy się zamotali. Kierownica mi się odłączyła. Ja nie wiem, co się stało dzisiaj z tym meczem. Nie mam pojęcia, co to było. Nie wiem, co przełączyło mi się coś. Mówię wam, mi się wydaje, że ten USB kabelek mi się coś psuje. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Myślałem, że przez cały czas gram z tobą, a jechałem. A nie, miałem 10 poziom. Aha, spoczko. No, czasami tak jest. Nie zawsze się uda złapać, ale jak mniej więcej w tym samym momencie wyszukujemy meczu, to jest spoczko.